jadę, proszę Państwa, na Odeon, zmiana planu. Pani, która się umówiła, nie przyjechała, bo gdzieś mi wody na wsi zalała. Wysiadamy teraz. Taka to się widziało, gdzie Sewres. Sewres na Dynon, tak. I jedziemy na dziesiątkę teraz. I jedziemy na dziesiątkę Sewres na Dynon. Jedziemy na dziesiątkę metro. Widzicie, bliźniaczki, facet ma z kobietką, bardzo fajnie. Jak moje wnusie, choka tej się widziałem z pijanką. W starym Babilonie, zobaczcie. Na dziesiątkę jedziemy. Tam kiedyś księżne z rodu Saksonów poznałem. Burgonów. W czasie COVID-u. Tam to metro pojechało tam. No i tak sobie oglądają po połączenia. Raz pani to jest wyjście Sofii, a my idziemy na Buloń, Gard Austerlitz. Idziemy na Austerlitz, bo ja wiem jak. Tutaj, proszę bardzo. No i na Odeon tam jest obiad. Może zobaczę Juana tam. Juan tam będzie. O, tak wyglądają dzisiaj reklamy. Tutaj zobaczcie filmowe. Nie uczesałaś się. Nie widziało Janusz Pijanka. Idziemy teraz w gardę Austerlitz jedziemy. Bitwa pod Austerlitz. Hoka hej! Hoka! Bo biją Odeon. Nie wiem, albo ma biją, albo Odeon. Na Odeonie pojedziemy. Już nie zdążymy. Ty było zejście. No ludzie, chyba już za późno. Nie wiem, do której tam jest, bo 11.30, bo 11 do 12. Pójdę tam, to było tam. To nic. Będziemy czekać teraz. O ja pierniczę, 0 minut, 7 minut czekać. Trochę za długo. Powinienem na to zdążyć. Nie zdążyłem. Muszę pojechać do Porto na bilet, coś zjeść. Bo co mam robić? Do Grzesia do Petardy teraz nie pojadę. Samochód jest w miarę w bezpiecznym miejscu, w miarę dostawione, bo nie wiadomo, czy wiecie, jakieś roboty tam nie będą. No i usunąłem parę filmów. Kolejne wam biorę, a najgorsze, że sikać mi się chce i nie będzie tutaj teraz wyjść. Gdzieś trzeba będzie znaleźć się, jak wyjdę pod drzewko, nie pod drzewko. Zobaczymy, gdzie jedziemy. Babilon, zapomniałem, czy na Odeon, chyba Odeon. Odeon, nie, Babilon to nie, Odeon. Czwórka, albo Babilon. Tutaj jesteśmy, widzicie? Pomyliły mi się już te metra. Odeon albo Babilon. Kurczę, Feren, zapomniałem. No, damy radę sobie. Na Odeonie wysiadamy. I obiad tam dawają. Wiecie, tam się chodzi do środka, bo przedtem dawali fajne, bardzo dobrze to dawali. Tu poznałem księżnę. No, to długa historia. Ils miała na imię. Ils. Także słuchajcie, książę już pierwszy samozwańczy poznał księżnę Ils. Zobaczcie, dwa, trzy chmurki mam, czy dwie zaparowane tutaj w tym miejscu. 5 minut trzeba czekać, mogę tamte zdążyć, bo te 5 minut, 7 może być decydujące, że nie zdążę na obiad. A wy sobie fajnie zjadniecie. Wczoraj nie byłem na kolacji, bo ważniejsze było spakowanie się, sprzedaż. Wczoraj mi dobrze poszło, a dzisiaj mogłem zarobić plus minus 60-70 euro. Nie zarobiłem, bo pani nie po... Nie przyszła na spotkanie, nawet mi nie oddzwoniła. Ci ludzie są krótki, miała problemy jakieś, to była przecież ja specjalnie jechałem. Także nie żałuję, że wam te filmy wklepywałem, jak się spóźniłem, bo macie wszystko, co do dzisiaj z Polski nagrałem na aparacie, macie opublikowane. Oka, hej, się widziało Janusz Pijanka.
kończę na razie, bo oszczędzam baterijkę, bo nie będzie położył ładowarki. Okej.